Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z Igorem Witkowskim. Witam Panie Igorze. Witam również widzów wszystkich. Panie Igorze, tak się zastanawiam przez chwilę. Chodzi mi o świat, chodzi mi o politykę, chodzi mi o gospodarkę i finanse. Wydawać by się mogło, że świat doszedł do pewnego momentu i stoimy nad wielką przepaścią. W którą stronę pójdziemy? Czy zrobimy wielki krok naprzód, czy jednak będziemy się musieli cofnąć? Jak to według Pana wygląda? Jedno i drugie jest moim zdaniem prawdziwe, to znaczy zrobimy wielki krok naprzód, ale spadniemy z tej przepaści. Ale najpierw musi być bolesna pobudka, to znaczy system musi się załamać. I ku temu wszystko zmierza, dlatego że generalnie na całym świecie, w różnych częściach jakby świata rozwiniętego, uprzemysłowionego, widać różne problemy takie krytyczne, których nie uda się pokonać takimi środkami, jakie się stosuje. To znaczy Stany Zjednoczone są najbardziej zadłużonym krajem świata i nic nie wskazuje na to, żeby ten dług miał maleć. On na pewno będzie rósł, bo dlatego, że same odsetki od niego rosną nieuchronnie. Chiny mają gigantyczną bańkę złych kredytów. Bańka na rynku nieruchomości w Chinach w tej chwili, czyli mieszkania, całe dzielnice, miasta wybudowane, na które nie ma chętnych, to jest około 20% PKB całego świata. Gigantyczne. Japonia drukowała pieniądze na jeszcze większą skalę niż Amerykanie. Unia drukuje pieniądze w tej chwili, nie zdając sobie sprawy, że to niczego nie rozwiąże, dlatego że gdyby to był jakiś sposób na rozwiązywanie problemów gospodarczych, to mocarstwem gospodarczym byłoby Zimbabwe, gdzie są banknoty, zdaje się, miliard czy 10 miliardów dolarów tych Zimbabwe. I więc to zbankrutuje. I załamią się społeczeństwa zachodnie, dlatego że przy takiej, to co widzimy w tej chwili, w ostatnim roku czy w ostatnich latach, to a propos tego, że no powiedzmy ludzie rzadko widzą, że jakieś zmiany dokonujące się, ale one są. Jedną z tych zmian to jest to, że do ludzi, czy do polityków, do powiedzmy analityków na przykład, zaczyna docierać to, że islamizm to nie jest problem tylko państwa islamskiego, bo to można by środkami wojskowymi rozwiązać, rozbić ich po prostu. Jakby ktoś chciał, to by to zrobił, nie byłoby to wcale trudne. Natomiast tego, że w samych społeczeństwach zachodnich istnieje ten radykalny element islamski, wywrotowy, i to nie mówię o ludności napływowej, tylko o białych, to już jest coś, czego się nie da rozwiązać w żaden sposób normalny. I w wypadku, gdy te problemy gospodarcze dadzą znać o sobie, wystarczy, że jeden z tych elementów w jakimś punkcie świata się zdestabilizuje, to wszystko się posypie jak domek z kart. To w tym momencie tego rodzaju kwestie społeczne, tego rodzaju zagrożenia wewnętrzne, one się obudzą i one będą powodowały rozpad społeczeństw od środka zachodnich. I tak ten proces będzie wyglądał. On będzie bolesny. W wielu krajach będzie, powiedzmy, tak bolesny, że będzie się wydawało, że wszystko upada, ale będzie w różnych częściach świata będzie to przebiegało różnie i dlatego, że te źródła problemów, one występują na różnych zupełnie poziomach. No, we Francji na przykład, w Wielkiej Brytanii mamy problem społeczeństw wielokulturowych, czyli tak jak naprawdę różnych cywilizacji żyjących w danym kraju. Są kraje wielonarodowe. Państwo zawiera różne narody, które są przeciwstawne wobec siebie. No w Polsce na przykład tego problemu nie ma. My nie mamy też tak dużych problemów gospodarczych na przykład. Są też kraje, które się rozwijają dużo szybciej niż Polska. I no po tym widać, że to będzie przebiegało w sposób różny, aczkolwiek będzie przebiegało w sposób bolesny. Natomiast to, co będzie po tym, to ludzie zobaczą, bo tego się nie da uniknąć zobaczenia tego, że dotychczasowe podejście do problemów niczego nie rozwiązało, a wręcz konsekwentnie i pracowicie te problemy powiększało, bo to druk pieniędzy
jest powiększaniem problemu, a nie rozwiązywaniem źródeł, bo do źródeł się w ogóle na razie nie sięga. I to, co ludzie zobaczą, to to, że do tych źródeł trzeba będzie sięgnąć, zobaczą te źródła i zaczną budować nowy świat oparty na nowych podstawach, ale to się będzie dokonywało powoli, to będzie tak naprawdę proces wielopokoleniowy. Moje pytanie jest takie w związku z tym, czy demokracja to system, który się nie sprawdził? Są takie głosy, ale ja bym to nazwał nieco inaczej. To znaczy, ja bym powiedział, że demokracja ma przyszłość, tylko żeby demokracja działała, to warunkiem jej istnienia w ogóle jest istnienie społeczeństwa, które w tej demokracji jest w stanie partycypować. Bo jeśli dochodzi do tego na przykład, że tak jak w Stanach Zjednoczonych, które uważam za patologię tutaj szczególną, że w zasadzie mamy dwie partie, które w kluczowych kwestiach mają takie samo zdanie, tylko w jakichś tam szczegółach drugo- czy trzeciorzędnych się nie zgadzają po to, żeby w ogóle było widać, że mają w ogóle coś do powiedzenia, ale mamy dwie partie, które w podstawowych sprawach są zgodne i żadna inna partia się nie przebije i nikt nie zakwestionuje, nikt nie zada pytania, jak to się dzieje w ogóle, że my, to znaczy na przykład Amerykanie, że jesteśmy tak najbardziej zadłużonym krajem świata, dlaczego to się pogarsza, tam nikt takiego pytania nie zada w ogóle. I to jest problem, że mamy demokrację, tylko nie mamy społeczeństwa, które jest w stanie w niej działać w ogóle. I to jest skazane na porażkę i to będzie się musiało skończyć. Natomiast sama demokracja, wydaje mi się, ma przyszłość, tylko tyle, że no, musi być inna kultura, ludzie muszą być otwarci na rzeczy, na które nie są otwarci w tej chwili. A poruszmy jeszcze sprawę ekonomii, ponieważ no wszystkie państwa na świecie są w jakiś sposób oparte o ekonomię, o tą współczesną ekonomię. I ta współczesna ekonomia już jako nauka nawet wywołała jeden efekt, tak? I to jest badalne, to jest mierzalne, czyli 1% całego społeczeństwa na świecie ma więcej dóbr niż pozostałe 99%. Jak można opierać o taką wiedzę, o taki rozwój, o takie podstawy rozwój cywilizacji? Nie można. To jest prostą konsekwencją globalizacji. To znaczy, no hipotetycznie jakoś rzecz ujmując, że zakładamy sobie firmę, która powiedzmy będzie robiła kubki do herbaty w Chinach, przy koszcie tam powiedzmy 10 ziarenek ryżu za jeden kubek, prawda, a będziemy je sprzedawać tutaj z przebiciem 10-krotnym i tak dalej, to spowoduje tak, że my się wzbogacimy bardziej niż my byśmy się wzbogacili, gdybyśmy to robili w Polsce, ale Polacy stracą pracę, ci, którzy dotychczas wytwarzali kubki, prawda. I jak oni stracą pracę, to oni tych kubków też nie będą mogli kupować tak naprawdę. Więc to się robi jakiś zaklęty krąg taki bez sensu tak naprawdę. I więc no, ta globalizacja, ona dla pewnych ludzi może być powiedzmy atrakcyjna, ale tak naprawdę nawet oni podcinają gałąź, na której siedzą. I na dłuższą metę tego się robić nie da, bo to jest troszkę tak jak z mechanizmem cudu gospodarczego Hitlera, że ten cud gospodarczy on tak naprawdę opierał się na zadłużaniu się. On był kredytowany przez zagranicę, w dużej mierze przez Amerykanów, nawiasem mówiąc, i też przez kapitał żydowski. I to mogło działać tylko pod warunkiem, że się wywołało wojnę i ten łańcuch został przerwany. Ale gdyby do tego nie doszło, to Trzecia Rzesza by zbankrutowała. I to jest troszkę na tej samej zasadzie. Jest to mechanizm rozwoju sztucznego, który jest oparty na ukrywanej inflacji i na zadłużaniu się, na generowaniu długu. I to jest no, droga ku przepaści. To, ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, w jakim my świecie żyjemy, co to jest w ogóle za twór, że ludzie tego nie widzą, że decydenci tego nie widzą, ale jak już zobaczą, to już będzie dla nich będzie za późno. To się objawi w ten sposób, że cała dotychczasowa klasa polityczna, cały ustrój w zasadzie zostanie obalony. Dlatego, że w tych takich krajach, gdzie ten problem załamania będzie szczególnie silny, tak jak na przykład Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, gdzie zresztą są społeczeństwa wielonarodowe, to tam
sytuację, ja mam wrażenie, będzie można raczej porównać do wojny domowej, więc to spowoduje obalenie całych podstaw tego systemu, który te problemy wytworzył. A co dalej? Co potem? Potem to ja też sobie zadałem takie pytanie i przygotowałem taką książkę Instrukcję przebudzenia. To jest książka, która już była wcześniej, ale ja przygotowałem zupełnie zmienione wydanie, gdzie skoncentrowałem się na tym, żeby pokazać nie tyle wady naszego świata, czy ślepe uliczki, bo to już było opisywane nie tylko przeze mnie, ale przez innych ludzi. Natomiast chodziło mi przede wszystkim o to, żeby pokazać drogę ku budowaniu jakiejś nowej jakości świata rozwoju, świata jakby nowej świadomości. I to jest moim zdaniem rzecz najciekawsza i taka, którą trudno znaleźć gdzie indziej. To znaczy, to trzeba do tego podejść w ten sposób, żeby pokazać ludziom ograniczenia tego podejścia, czy nawet edukacji, dotychczasowego systemu edukacji. Pokazać im na przykładach, jak wiele ograniczeń wytworzył nasz świat. Tak naprawdę jego główną pozostałością dla przyszłości, taką spuścizną, są ograniczenia rozwoju. I to trzeba pokazać, właśnie to, że no jednym z przykładów jest właśnie to, że na przykład nasze elity, czy polityka naszej epoki, politycy nie są w stanie zobaczyć najprostszych rzeczy. I to przez tego w ten sposób można pokazać, co trzeba podważyć. A jak stworzyć nową jakość, no to już jest odrębna historia, to jest długa historia, ale ja odwołałem się tutaj do przykładów cywilizacji, które się rozwijały w przeciwieństwie do tego, w którym my żyjemy teraz. I jak się im przyjrzeć, to tam widać dosyć jasno, co można zrobić, żeby świat się rozwijał w ogóle, żeby szedł do przodu. W zasadzie na dzień dzisiejszy, na początek XXI wieku, czy nam jest potrzebne pośrednictwo jakiekolwiek, w sensie polityków? To też jest, to jest bardzo ciekawe pytanie. I nie wiem, czy ktoś to proponował jakieś rozwiązania oparte na tym, ale to jest o tyle ciekawe, że w zasadzie my już zaczynamy wkraczać w taką epokę, albo wkrótce wkroczymy w taką epokę, kiedy ta demokracja przedstawicielska będzie mogła odejść, dlatego że ludzie bezpośrednio będą mogli partycypować. Tak jak mogą, różne rzeczy robić za pośrednictwem internetu, prawda, wszystko jest... Technologia na pewno na to pozwala. Podłączone do internetu, telewizor, prawda, wszystko mamy interaktywne i można by w zasadzie wyeliminować ten szczebel pośredni, tak, to jest możliwe, natomiast trudno mi powiedzieć, jak to by w praktyce działało, na ile ludzie, przedstawiciele mają to do siebie, że oni jakby moderują pewne rzeczy, że oni nie podążają głosem chwili na przykład, że to się nie zmienia w ciągu z minuty na minutę, prawda? W zależności od tego, jaka reklama idzie w telewizji albo co się dzisiaj wydarzyło. Oni to jakoś tak moderują, nie wiem, wygładzają, stabilizują ten system, można powiedzieć. Więc nie wiem, jak to by działało bez tego, gdyby system był podatny na wszelkie koniunkturalne jakieś takie trendy, ale generalnie to jest możliwe, tak. Ja pamiętam, jak w końcowym okresie istnienia socjalizmu, powiedzmy, czy pod koniec lat 70. czy w latach 80. ludzie się nabijali z tego ustroju, że on jest niereformowalny, że jest niesprawny, że jest przerost biurokracji w KC, prawda, i tak dalej. Ale to co widzimy w tej chwili, to jest dokładnie to samo, niestety. To jest początek końca po prostu tego. Tak samo jak było wtedy. System jest niereformowalny, niepodatny na zmiany zupełnie. Są różne głosy na ten temat, jak ten świat będzie wyglądać, jak on będzie funkcjonował, jeśli się odrzuci ten nowotwór, można to tak powiedzieć. I są też takie głosy i mi się wydaje, że one są, że to jest bardzo prawdopodobna wersja, że ta demokracja się jakby rozśrodkuje.
nie będzie to system aż tak scentralizowany, jak jest teraz. Natomiast to jest kwestia, powiedzmy, kształtu całości. Natomiast główną różnicą to będzie to, że ludzie będą wyobrażać sobie świat w zupełnie inny sposób. To jest jako zupełnie inny mechanizm niż jest teraz. Nie wiem, jak to powiedzieć w sposób łatwo przykładalny, czytelny, ale samo wyobrażenie państwa będzie zupełnie inne. Ale czy do tego jest potrzebny jakiś mocny bodziec, jakaś rewolucja, jakiś kataklizm? W tej chwili tego nie ma, ale partie polityczne zatraciły swój dawny wymiar. One są biznesami tak naprawdę. One nie są bezpośrednio reprezentacją ludzi, prawda? Mnie, czy pana, czy kogokolwiek. Nie można, ludzie nie czują tego. Natomiast w momencie, kiedy ten etap pośredni się odrzuci i ludzie będą bardziej bezpośrednio uczestniczyć w tym systemie, bo będą czuli potrzebę, będą widzieli korzyści płynące z tego, to automatycznie ta biurokracja w ogóle straci rację bytu, prawda? To będzie bardziej bezpośrednio wynikało ze świadomości ludzi, poszczególne działania. Nikt nie będzie tworzył ton papieru tylko po to, żeby napędzać jakby ten wewnętrzny mechanizm, te tryby, w Unii Europejskiej czy w Sejmie. Ale jeśli to się zmieni i ludzie taką możliwość zobaczą, będą widzieli, w ogóle zaczną widzieć sposoby, konstruktywne podejście do rzeczywistości. W tej chwili tego nie ma. W tej chwili najprostszą receptą na stworzenie i zaistnienie partii politycznej jest myślenie negatywne, prawda? I taka jest prawda. Natomiast w momencie, kiedy na przykład ludzie będą widzieć w ogóle prawa rządzące rozwojem, czego w ogóle w tym naszym świecie nie ma w tej chwili. No dobrze, ale to w takim razie w którą stronę idziemy? Pójdziemy w stronę jednak rozwoju świadomości, czy jednak skończymy jak w powieści Orwella? Ja zdaję sobie sprawę z zagrożeń wiążących się z tak zwanym New World Order, czyli nowym porządkiem świata. To znaczy, że załamanie spowodowałoby powstanie otwartej tyranii, która tymi ludźmi by rządziła, manipulowała nimi w jeszcze większy sposób, w jeszcze większym stopniu niż dzisiaj. To będzie po prostu niemożliwe, dlatego że ta władza upadnie. Dlatego że jak pojawią się rozruchy, jak pieniądz się stanie bezwartościowy i w takiej sytuacji cały autorytet tej władzy przestanie istnieć w zasadzie. Ludzie się od tej władzy odwrócą. Ona nie będzie w stanie niczego już zrobić po prostu. Ona będzie całkowicie bezradna, bo w krajach takich jak na przykład Wielka Brytania, gdzie są miliony przedstawicieli już różnych narodowości, to nawet wyprowadzenie dywizji żołnierzy na ulicę niczego nie załatwi. I po prostu ten system się rozsypie, on przestanie istnieć. Nie wiem, to nie można porównać do czegokolwiek, co znamy z przeszłości, bo nigdy niczego takiego nie było. Tak szybkie i tak gwałtowne i tak poważne zmiany. Ale w związku z tym ci ludzie stracą możliwości wywierania władzy. I to będzie tak naprawdę po etapie, powiedzmy, finansowo-gospodarczym, to najważniejsze będzie to, co się stanie, to będzie to, że ci ludzie stracą władzę. Ta władza przestanie po prostu istnieć w ogóle. Nie można będzie jej wywierać takimi środkami, jakimi była wywierana do tej pory. I nie ma, wydaje mi się, możliwości takiej, żeby ten obecny system rozwijał się w stronę takiej pełnej dyktatury, dlatego że on straci grunt pod nogami. Inna sprawa, co może być, że po odejściu tego systemu ludzie mogą, w niektórych krajach mogą chcieć wrócić do rządów silnej ręki. To nie jest wykluczone, aczkolwiek wydaje mi się, że nawet jeśli to
taki scenariusz będzie miał miejsce w jakichś częściach świata, to nie w całym świecie. I tak ostatecznie no, to sprowadzi się do tego, że pewne narody mogą się znaleźć na bocznym torze historii po prostu, ale nie sądzę, żeby to mogło być takim dominującym scenariuszem odnośnie całej naszej cywilizacji. Ja myślę, że tutaj ciekawym przykładem tego, co Pan mówi, jest właśnie Grecja, tak? Gdzie no, mimo różnych tam wyborów, mimo różnych potknięć, jednak Grecy chyba wypracowali u siebie jeden taki wielki konflikt. Oni przestali płacić podatki. Grecja jest ciekawym przykładem, bo jest przykładem takim skrajnym, przerysowanym, ale też na tym przykładzie widać, jak sytuacja ewoluuje w ciągu ostatnich paru lat. Mianowicie oni wybrali tą Syrizę, która, jak się okazuje, ku ich zaskoczeniu nie jest w stanie rozwiązać żadnego z tych istniejących problemów. I na przykład w tym momencie, jeśli zbliżają się wybory w Hiszpanii, to gdzie jest analogiczna partia Podemos, to już można na tej podstawie, na przykładzie tej Grecji, można powiedzieć, że prawdopodobnie to już nie będzie bezpośrednie powtórzenie scenariusza greckiego, tylko oni już będą próbowali wypracowywać jakieś rozwiązania, bo Grecy jak na razie, no to jest, to też trzeba sobie powiedzieć, że to jest kraj pozbawiony elit i tam ja mieszkałem w Grecji przez parę lat. Te elity, nawet jeśli są, to nie odgrywają roli jakiejś widocznej. Oni sobie nie byli w stanie w ogóle zadać pytania, co się z nimi stało, co im się przydarzyło tak naprawdę, oni nie wiedzą tego. Oni nie rozumieją tego, że jako społeczeństwo są niekonkurencyjni i nie ma sensu utrzymywanie ich w strefie euro, w ogóle w Unii Europejskiej, bo oni nigdy nie wytrzymają tej konkurencji. Ale to, co się dzieje w Grecji, już rzutuje już ten scenariusz ewoluuje i na przykład no, prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, w Hiszpanii to już nie będzie bezpośrednia powtórka, tylko jest szansa, że oni będą już wyciągać wnioski z tego. To znaczy, ja tu mam na myśli między innymi to, że trzeba się liczyć z tym, że ci ludzie, którzy tą Syrizę wybrali w Grecji, oni teraz wyjdą na ulicę przeciwko tej partii, która nie spełniła ich obietnic. I to będzie nauczka, na której inni się będą mogli już nauczyć. Także widać, że ta sytuacja się zmienia, te zmiany są. One nie weszły może jeszcze w kulminacyjną fazę, bo to będzie wtedy, kiedy to już się załamie, ale to jednak się zmienia dosyć szybko. No właśnie, no to zobaczymy, jak te wydarzenia dalej się potoczą. Z drugiej strony mamy i Rosję, i Chiny, tak? Nikt się nie zastanawia nad tym, że Chiny w zasadzie nie biorą żadnego udziału w żadnych konfliktach zbrojnych, bo to nie jest ich celem. Oni chcą zdominować chyba gospodarczo cały świat. To jest bardzo ciekawe, bo Amerykanie tworzą nowe wojny, wywołują nowe wojny. Od zakończenia II wojny światowej to ich wywołali 20 ileś. I niczego nie uzyskali, przynajmniej w tych ostatnich wojnach w Iraku, w Afganistanie, w Libii. Tylko problemy, które istniały, to oni dopiero je stworzyli naprawdę na prawdziwą skalę. Powiększyli je, wydając przy tym bardzo dużo pieniędzy i zabijając jeszcze bardzo dużo ludzi przy okazji. Natomiast Chiny, to jest podstawowa wada, to jest jedno z podstawowych ograniczeń demokracji w ogóle, że nie widzi związków przyczynowo-skutkowych i tworzy mechanizmy autodestrukcji. Natomiast Chiny nie idą tą drogą. Chiny wraz z Rosją przygotowują scenariusz własny i moim zdaniem to, co Rosja zrobiła z Krymem, czy ta ingerencja na Ukrainie, to była bardzo wyrafinowana i dosyć inteligentna gra, która miała moim zdaniem doprowadzić do ujawnienia głębokich podziałów w świecie zachodnim, fundamentalnych różnic pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą na przykład. Bo na przykład z gospodarczego punktu widzenia może być tak, że Europa dojdzie do wniosku, że ma więcej wspólnego z Rosją niż ze Stanami Zjednoczonymi. I dlatego, że jeśli Amerykanie teraz przed wyborami w Stanach Zjednoczonych będą próbowali, nie wiem, nakręcać tą spiralę
A Europejczycy widzą, jak bardzo im to szkodzi i jak bardzo muszą uważać na to, żeby nie zdestabilizować swoich gospodarek, to być może był to główny cel gry Putina. Natomiast Putin, on ma percepcję taką, że świat zachodni będzie się musiał załamać. On sam tego nie wymyślił, ale tam jest taki geopolityk i wizjoner, można powiedzieć, może troszkę nawiedzony, ale to znaczy z silnym podtekstem religijnym, ale mimo wszystko człowiek ciekawy, Aleksander Dugin. I on jest takim myślicielem, twórcą strategii Putina tak naprawdę. I on kiedyś napisał książkę, która się nie ukazała drukiem, pod tytułem Czy Ameryka przetrwa do roku 2025? I oni sobie zdają sprawę, tak samo jak Chińczycy, że ten świat zachodni, on się załamie. I oni przygotowują, w związku z tym stworzyli bank krajów BRICS, czyli to jest Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, który emituje własne papiery dłużne, czyli tak jakby substytut, jakby zapowiedź własnej waluty. I Chiny i Rosja zamierzają w wypadku, nie wiem, zdestabilizowania sytuacji gospodarczej na Zachodzie, zamierzają zaproponować przejście na parytet złota, co miałoby ostatecznie załamać dolara amerykańskiego i w ogóle waluty zachodnie. I w związku z tym są zainteresowani, żeby podsycać wszelkie różnice w obrębie świata zachodniego i osłabiać gospodarczo Zachód, zwłaszcza Europę Zachodnią. Więc to może być, to jest tego rodzaju gra. Ale to jest gra, w której Unia Europejska nie jest żadnym partnerem paradoksalnie dla Putina, dlatego że tam nie ma ludzi, którzy byliby w stanie to rozumieć w ogóle. Natomiast może być tak, że ostatecznym zwycięzcą tego będzie Rosja i Chiny, które wkroczą w nowy świat, w którym władza będzie oparta na zupełnie innych podstawach i dotychczasowe centra władzy przestaną się w ogóle liczyć. Nastąpi kompletne przetasowanie światowego porządku. I ja uważam, to znaczy ja wiem, że oni taką strategią się kierują. Nie wiem, na ile jest to podstawowa strategia ich, ale w każdym razie tam takie głosy padały już wcześniej. No tak, no, świat się kręci. Historia niestety koła zatacza i już nie takie cywilizacje, nie takie narody upadały, tak? Tak, no co to jest, powiedzmy, że Stany Zjednoczone istnieją 200 tam ileś lat? No to jest, Imperium Rzymskie istniało dużo dłużej. I też nie mówię już o Sumerach i tak dalej, więc to nawet nie jest jakaś istotna cywilizacja w ogóle z historycznej perspektywy. Faktem jest, że istnieje rzeczywiście w obecnych czasach bardzo duża globalizacja, tak? I pytanie jest, czy zmierzamy w kierunku połączenia wszystkich państw i jednej władzy nad wszystkimi państwami, czy jednak pozostaniemy tacy rozczłonkowani i z własnymi kulturami? Wydaje mi się, że w pierwszym jakby rzucie, w pierwszej fazie, to raczej układy dotychczasowe, one się będą rozpadać, to znaczy gra Putina między innymi ukierunkowana jest na rozpad NATO, to znaczy ujawnienie tak dużych podziałów między Ameryką Północną a Europą, że nastąpi sprzeczność interesów i NATO straci rację bytu w takim kształcie, w jakim ono dotychczas istnieje na przykład. I myślę, że to się będzie na razie rozpadać, natomiast jak to się będzie później grupować, to myślę, że to raczej skłaniałbym się ku temu, że będzie to jednak świat taki wielobiegunowy, bardzo rozproszony, bezimperialny, można to tak powiedzieć. No dobrze, zobaczymy, co się będzie działo, zobaczymy, co będzie w najbliższej przyszłości, bo to chyba już niedługo nam pozostało czekanie na tego typu efekty. To może nastąpić w każdej chwili. To znaczy jest w różnych jakby częściach świata jest tak wiele punktów potencjalnej niestabilności i to bardzo poważnych, że wystarczy, że jeden z nich ulegnie zachwianiu i to wszystko się posypie. To są olbrzymie powiedzmy bańki spekulacyjne. No,
To jest nie tylko stan, to są nie tylko Stany Zjednoczone i Europę, ale Japonia, która ma jeszcze większy dług w przeliczeniu na osobę niż Amerykanie. I to są Chiny, gdzie jest gigantyczna ilość złych kredytów, gdzie to może tąpnąć też w każdej chwili. I problem polega na tym, że tych ognisk jest tak dużo, że to wydaje się, że to już jest blisko punktu wrzenia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest bardzo bliska perspektywa i były też takie zapowiedzi gdzieś, powiedzmy, takich wyższych inteligencji, że to w zasadzie ma wejść kluczową fazę w tym roku. I to jest możliwe. Zobaczymy. Niedługo nam już zostało. Dziękuję serdecznie w takim razie i do zobaczenia. Do widzenia Państwu.